18 marca z Ewangelii Świętego Łukasza, sobota. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden był faryzeuszem, a drugi celnikiem. Faryzeusz, skupiony na sobie, modlił się: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak ten celnik. Celnik natomiast stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w pierś, mówiąc: Boże, bądź miłosierny dla mnie, grzesznego. Modlitwa. W ogóle czym jest modlitwa? To moje osobiste spotkanie z Panem Bogiem. To moja relacja z Bogiem. Tu nikt nie wchodzi w tą relację, tylko Ty i Bóg. Nawet kiedy jesteśmy we wspólnocie na modlitwie, czy to nabożeństwo, czy msza święta, to jest to modlitwa wspólnoty, całego Kościoła oczywiście, ale Ty jesteś tą jednostką, w której jesteś w relacji z Panem Bogiem. Nikt obok Ciebie, wspólnie się razem modlimy, to tworzy jakąś taką wspólnotę modlitewną, ale jest Twoja osobista relacja. Ale teraz zatrzymajmy się już typowo na tej modlitwie takiej personalnej, ja i Pan Bóg. Zobacz, przychodzimy często właśnie do Pana Boga w takiej postawie i tego faryzeusza, i tego celnika. Ja to często gdzieś tam widzę, nawet sam po sobie, ale myślę, że tak jest z nami wszystkimi. My przychodzimy i tylko mówimy Panu Bogu. Co więcej, my przychodzimy gdzieś, tam się chwalimy, mówimy, chcemy z Panem Bogiem załatwić jakieś tam sprawy. Panie Boże, załatw mi to, tamto. Mam do Ciebie sprawę, mam taką intencję, mam taki problem. I gdzieś jeszcze się w tym wszystkim też próbujemy usprawiedliwić. Prze, nie jestem taki zły, nie jestem aż takim grzesznikiem. Panie Boże, dlaczego Ty nie czuwasz nade mną, nie opiekujesz się? I to jest ta postawa faryzeusza. Przepraszam, my często taką mamy. I my przychodzimy i tylko mówimy. To jest taki monolog. Pamiętaj, modlitwa to dialog Twój i Boga. I to jest taki monolog. Ja wyrzucam i kończę w imię Ojca i Syna i wychodzę, sprawa załatwiona. To jest nawet takiej naszej codziennej modlitwie. Identycznie. A potrzeba mieć takiej postawy trochę celnika z tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy on przychodzi i mówi: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Miej litość dla mnie grzesznika, jestem człowiekiem grzesznym, słabym. Stanąć w prawdzie przed Panem Bogiem. Nie usprawiedliwiać się, tylko powiedzieć: Panie Boże, tak, ja taki jestem. Takim jestem grzesznikiem. Pomóż mi, wskaż mi, powiedz mi. Zobacz, znowu to nie jest narzucanie mojego ja, mojego egoizmu, mojej pychy, że ja zrobię, Panie Boże, tak i tak. Nie, Panie Boże, to Ty mi pokaż, jak ja mam postąpić. To Ty mi powiedz i cisza, i moja rozmowa, mój dialog z Bogiem, słuchanie się w Słowo Boga, co Bóg do mnie chce powiedzieć. Modlitwa to relacja, to nie mój monolog, to nie moje tylko, przepraszam, gadanie Panu Bogu, ale modlitwa to też słuchanie, pokorne słuchanie, godzenie się z wolą Pana Boga, godzenie się z tym, co Bóg dla mnie przygotował, co Bóg chce zrobić w moim życiu. Obyśmy taką postawę mieli. I znowu mówimy o modlitwie. Te trzy rzeczy w Wielkim Poście. Post, modlitwa, jałmużna. O poście mówiliśmy, o jałmużnie też, teraz o modlitwie. Zobaczmy, zadać możemy sobie dzisiaj pytanie. No właśnie, jaka jest moja modlitwa? Co jeszcze mogę poprzez ten Wielki Post, nie tylko w Wielkim Poście, ale ten Wielki Post może być takim zaczynem, zmienić w swojej modlitwie, żeby ona była lepsza, piękniejsza. Moi drodzy, no to słuchanie nawet dzisiaj Słowa Bożego też jest jakąś formą modlitwy. Przecież my nie rozważamy, nie wiem, tego, co jest repertuaru w kinach, tego, co jest w sklepie. My nie rozmawiamy o rzeczach światowych, tylko rozmawiamy o rzeczach duchowych, Bożych. Rozważamy Słowo Boże, o tym Słowie Bożym próbujemy rozmawiać. To jest też jakaś forma modlitwy. Przeżywanie, medytacja tego Słowa Bożego. Moi kochani, życzę Wam, abyście w tej modlitwie, każdy z Was w swojej modlitwie odnalazł prawdziwego, żywego Boga. Żeby nie odnajdywać tam tylko siebie,
załatwienia swoich spraw, swojego ja, ale umiał odnajdywać Boga, który do mnie, do ciebie mówi, który chce mi pokazać, jak żyć, jak przez to życie przejść, jak pokonać swoje trudności, swoje słabości, swoje grzechy, swoje upadki. Moi drodzy, na dobre przeżycie tej dzisiejszej soboty. Z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro.